Siema, cześć, witajcie, to jest kolejny poradnik do gry Hearts of Iron 4. Dzisiaj będzie odrobinę krócej, ale za to bardzo treściwie, ponieważ skupimy się na bardzo ważnym elemencie, jakim jest szkolenie jednostek oraz ich doświadczenie. Wszystkie jednostki w Hearts of Iron 4 rozpoczynają od najniższego poziomu doświadczenia, mianowicie pierwszego, czyli są to poborowi. Jak widzicie, zapewnia on premię bojową w wysokości minus 25%, czyli nie jest to żadna premia, a kara. Po awansie na poziom numer 2 nasze oddziały stają się rezerwistami i nie mają co prawda bonusu, ale pozbywają się wszystkich, a w zasadzie tego jednego głównego negatywnego modyfikatora. Po awansie na kolejny poziom, numer 3, czyli na zawodowców, premia bojowa wzrasta już do 25%. Ja mam kilka jednostek na wyższych poziomach. O ile dobrze pamiętam, jest to 13. Tak jest. Ta jednostka jest na czwartym poziomie doświadczenia. Są to specjaliści, którzy mają premię bojową w wysokości 50%. I jest to naprawdę coś, co potrafi zrobić bardzo dużą różnicę podczas walki. Moją najbardziej wykształconą, a w zasadzie najbardziej doświadczoną jednostką są tutaj te dwa oddziały, 27 i 29 dywizja. One są na poziomie doświadczenia 5, są to weterani i mają kosmiczne 75% premii podczas walki. Jest to naprawdę bardzo ważny współczynnik, który często potrafi przesądzić o wyniku bitwy. W jaki sposób kształcimy jednostki oraz zdobywamy doświadczenie? Otóż zdobywamy doświadczenie podczas walki, jest to najbardziej oczywiste, ale możemy również kształcić oraz trenować jednostki. To jest główny ekran rekrutacji oraz wystawiania jednostek. Jak widzicie, szkole ich tutaj kilka i każda z tych dywizji jest opisana poprzez dwa współczynniki, tutaj dwa paski. Jest to wyposażenie, 97% w chwili obecnej, oraz wyszkolenie, w chwili obecnej 98%. Szkolenie wszystkich dywizji rozpoczynamy od tego poziomu, od poziomu poborowi, czyli każda z tych dywizji w chwili obecnej ma poziom doświadczenia 1, są to poborowi. Gdy ten pasek wykształcenia dojdzie do 100%, awansują oni na poziom drugi, czyli na rezerwistów. Jeżeli chciałbym na przykład tą dywizję wystawić gdziekolwiek, dajmy na to gdzieś tutaj, proszę bardzo, klikam, dywizja zostaje wystawiona, jednak jest ona na poziomie pierwszym, są to poborowi, nie chcemy takich jednostek, ponieważ nie są one zbyt dobre. Zazwyczaj chcemy, aby ten pasek dojechał do 100%, co da nam jednostki na poziomie drugim. Jednak przed przystąpieniem do samej walki możemy również szkolić jednostki do poziomu trzeciego. Robi się to w bardzo prosty sposób. Tylko muszę jakieś jednostki znaleźć, które się nadadzą do tego. Ok. Tu mamy trzy jednostki i wszystkie są na poziomie rezerwistów, na poziomie drugim. A żeby szkolić te jednostki, musimy połączyć je w jedną grupę. Robimy to w ten sposób. Ja lubię również przyznawać dowódców. Nie wiem, wybierzmy na przykład Erwina Rommla. I to jest nasza grupa. A żeby teraz szkolić jednostkę, ja bardzo często lubię ją... Momencik, muszę znaleźć tą opcję. Lubię wyznaczyć obszar garnizowania, tak jest. I zrobimy na przykład te dwie prowincje, albo nawet te trzy prowincje. I teraz dowódca tej grupy, czyli Erwin Rommel, po wyłączeniu pauzy, zacznie szkolić nam jednostki, jeżeli klikniemy tą ikonę, kliknęliśmy, oraz rozmieści jednostki po całym obszarze garnizowania, co wiąże się z licznymi bonusami. Tak więc puśćmy pauzę. I jak widzicie, Erwin właśnie rozsyła jednostki w różne miejsce i rozpoczną one szkolenie.
przyspieszmy odrobinę, żeby dotarły na swoje miejsce. Ok. W zasadzie mogę na razie tak to zostawić, albo lepiej włączę pauzę. I teraz, klikając na tą jednostkę, widzimy, że w chwili obecnej dzienny wzrost punktu doświadczenia to jest 0,73%. Do następnego poziomu 45, co oznacza to, że brakuje nam 65%, gdy ten poziom osiągnie 100%, gdy ten wskaźnik osiągnie 100%, jednostka awansuje na kolejny poziom, czyli na poziom trzeci. Wszystko to można robić manualnie, jednak również można ten proces odrobinę zautomatyzować. Mianowicie, tylko chwila, gdzie są moje jednostki Erwina? Ok, tutaj. Jeżeli chcemy, aby jednostki automatycznie nam się szkoliły, musimy wejść do ekranu szkolenia jednostek. Gdzie jest Erwin, żebym się nie pogubił? Ok, tutaj. Po wejściu do... Dobrze mówię? Się gubię, cholera jasna. Ok, po wejściu do ekranu rekrutacji oraz wystawiania, usuniemy tego. Wybierzemy cel, mianowicie tutaj, gdzie się odbywają manewry, oraz klikniemy na tą ikonkę, ażeby przypisać ją do grupy Erwina Romla. Jak widzicie, zmieniła ona kolor i po osiągnięciu wyposażenia w 100% oraz wyszkoleniu w 100%, czyli osiągnięciu drugiego poziomu, ta jednostka automatycznie dołączy nam do grupy Erwina Romla, a co za tym idzie, będzie nam się dalej szkoliła. Dobre, użyteczne i sprawne. Warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o dowódcach. Ja przypisałem tej grupie Erwina Romla. Wszyscy dowódcy są podzieleni na dwie kategorie. Na marszałków, marszałków polnych oraz generałów. Różnica jest znacząca, ponieważ jest to wybór zarówno taktyczny i strategiczny. Co oznacza, że generałowie pozostają oczywiście na poziomie taktycznym, natomiast te marszałkowie na poziomie strategicznym. Co to oznacza? Przede wszystkim liczba, możliwość dowodzenia liczbą jednostek. Wszyscy generałowie są ograniczeni do 24 jednostek. Nie mogą oni dowodzić większą liczbą dywizji, natomiast te marszałkowie polni mogą dowodzić dowolną liczbą dywizji. Jednak generałowie... A, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Każdy z tych dowódców jest awansuje z czasem na kolejny poziom doświadczenia. Jak widzicie, na przykład pan von Manstein jest obecnie na poziomie 4 doświadczenia i każdy poziom doświadczenia daje plus 5% do ataku oraz do obrony. Czyli Erich von Manstein w chwili obecnej ma plus 20 do obu tych wskaźników. Gerd von Rundstedt ma plus 15. Von Kluge plus 15. Każdy generał, generałowie są oczywiście dowódcami taktycznymi, co oznacza, że mają zupełnie inne umiejętności, zupełnie inne bonusy niż marszałkowie. Bardziej taktyczne, jak sama nazwa oznacza. Dajmy na to pana von Mansteina, generała von Mansteina. Jest on sztukmistrzem, daje mu 25. Ta umiejętność daje mu plus 25% do zwiadu. Jest dowódcą wojsk pancernych, jak widzicie, kolejne bonusy. Oraz niszczycielem fortec, czyli plus 20 do ataku na fortece. Natomiast Gerd von Rundstedt, będąc marszałkiem polnym, ma zupełnie inne bonusy. Jak widzicie, jest to doktryna ofensywna. Plus 30% do maksymalnego poziomu okopania się. Oraz minus 10 do rozpiętości bojowej. Von Kluge jest generałem ofensywnym, marszałkiem ofensywnym, minus 10. Może kogoś innego znajdę. O, Kurt Student, brak zaopatrzenia, minus 50. Hermann Hoth, szybkość czołgów, plus 5. Moim najwyższym generałem jest w chwili obecnej chyba Heinz Guderian. A nie, przepraszam, jest to Fjodor von Beck. Na siódmym poziomie plus 35% do obu tych wskaźników, jak również cztery różne umiejętności. Każdego z generałów można awansować na
marszałka polnego, jednak oznacza to utratę jednego punktu umiejętności oraz wszystkich tych poszczególnych umiejętności taktycznych. Po kliknięciu na ten przycisk, on będzie gdzieś chyba na górze. Muszę go znaleźć. Gdzieś tam się zagubił. O właśnie, jest Fiedor von Beck. Stracił jeden poziom umiejętności oraz wszystkie umiejętności. Może za to dowodzić więcej niż 24 dywizjami. No i to by chyba było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli lubiliście, dajcie plusa, suba, a jeśli nie, to dajcie znać w komentarzach dlaczego. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć!